Włączmy tędowko telewizja. Serdecznie witam w naszym magazynie. W grudniu 2018 roku przedstawiliśmy, będąc na peronie dworca głównego w Berlinie, uruchomienie nowej relacji Berlin-Wrocław-Wiedeń. Jest to pociąg nocny austriackich kolei państwowych EBB. No i teraz mamy rok później, więc myślimy, że to dobra okazja sprawdzić, jak ten pociąg wygląda, jak w ogóle wyglądają koleje państwowe w Austrii, jakie mają serwisy, oferty również dla Polaków. Więc siedzę teraz właśnie w nocnym pociągu z Berlina przez Wrocław i inne miasta w Polsce do Wiednia. Serdecznie zapraszam. Podróż rozpoczynamy na berlińskim dworcu wschodnim, Ostbahnhof. Nasz pociąg figuruje jako NJ457, przy czym NJ to skrót od słowa Night Jet, nocny odrzutowiec. To nazwa, pod którą austriackie koleje ÖBB oferują ten typ pociągów. Pociąg do Wiednia składa się z kilku wagonów kursowych, do Przemyśla oraz Budapesztu. Z tego powodu ważne jest to, żeby podróżni od razu na peronie wybrali odpowiedni wagon, w którym mają zarezerwowane miejsce. Wagony w pociągu są tak pogrupowane, że na odpowiednim dworcu można je odczepić i dołączyć do innego pociągu jadącego w docelowym kierunku. Opuszczamy Berlin. Mamy rezerwację w przedziale wagonu sypialnego. Drzwi są wyposażone w nowoczesny zamek otwierany za pomocą kodowanej karty. Są dodatkowe zamki do obsługi wewnątrz, więc można czuć się bezpiecznie. Jeździłem już dwukrotnie pociągiem z Wrocławia do Berlina, nocnym pociągiem austriackich kolei ÖBB. No, miałem wtedy, to jest krótsza trasa powiedzmy, miałem wtedy rezerwację na miejsce siedzące w wagonie z przedziałami, po prostu z siedzeniami. To znaczy, że inne kategorie w tych austriackich pociągach, no, są to wagony do leżenia albo spalne. A ja tutaj jestem w przedziale najwyższej kategorii. Jest to przedział, który jest przygotowany do spania dla trzech osób, ale oferuje się to również za odpowiednią opłatę dla pojedynczej osoby. Nawet wtedy po prostu dwa łóżka nie są rozłożone. Więc będę za chwilę sprawdzić, jak ten wyjątkowy pewnie luksus tutaj wygląda. Wagony są nowoczesne, przyjemne. No i już sprawdziłem, tu nie ma wagonu restauracyjnego, ale obsługa tego wagonu, jak i innych wagonów, oferuje tutaj, no, na te warunki dosyć miłą kartę menu. Sprawdziłem już, jak to wygląda. Ale na początku obsługa wagonu rozdaje podróżnym do wypełnienia formularz.
należy zaznaczyć 6 z oferowanych pozycji, w które chce się dostać następnego ranka na śniadanie. Wybieramy gorącą czekoladę i sok, ser, szynkę, chleb i jogurt w sam raz. A tak wygląda zainstalowana w przedziale umywalka. Z menu można wybrać m.in. zupę gulaszową, frankfurterki, cheeseburgera, sałatkę z tuńczykiem, kanapki, chrupki, słodycze. Przekonuje nas zdjęcie kurczaka z kluskami w sosie paprykowym. A jak będzie wyglądać w rzeczywistości? Spokojnie, kurczak wygląda i smakuje dobrze, a i cena jest przystępna. Tylko pogratulować. Przy smacznej kolacji czas biegnie szybko i komfortowo. Jesteśmy już w Polsce. No popatrzmy, co to jest. W tym woreczku mamy jak gdyby varianekum dla podróżnych nocnymi pociągami EBB. I sprawdźmy, co tutaj się mieści. No więc tak, mamy pantofelki, które można używać chodząc tutaj już bez butów w tym przedziale, bądź oczywiście w drodze do łazienki. Łazienka, prysznic i upiekacja znajdują się na końcach korytarzu. No tu mamy typową austriacką wodę mineralną. Tu mamy coś a la chrupki, ale po włosku, gusto, klasyko, super. No, teraz specjal dla osób wrażliwych. Gdybym był w przedziale dla 3 albo więcej podróżnych, to mamy tutaj stopery i niech sąsiad krapie, co tylko musi. No i tutaj myślę, że to jest chyba nie wiem dokładnie, co to jest, jest coś miękkiego, ale na pewno się przyda, może do obcierania twarzy, jak się używa tutaj łazienki. No poza tym mamy tutaj do odświeżenia twarzy taką chusteczkę i to chyba wszystko w tym przedziale. Ale to jest zawsze sympatycznie, bo się czuję troszeczkę jak w domu, jest to miły gest. Poza tym mamy tutaj ciasteczko. No, mamy w pierwszej klasie nawet szampan, jak kto chce. Do woda też jest mineralna, więc nikogo się nie zmusza do oczywiście musujących innego rodzaju napojów. No, tu widać, to był pociąg PKP, więc nasz pociąg nocny specjalnie nieco wolniej podróżuje, bo ważne jest, żebyśmy mieli ten komfort powolnienia czasu, że można się odprężyć i to teraz znowu zrobię. Równolegle do rozwoju sieci kolejowych w Europie rozwijała się także technika. Powstały silniejsze, szybkie parowozy. Przełom nastąpił wraz z konstrukcją przejściowych wagonów osobowych, stałego ogrzewania oraz stałego zasilania wagonów prądem. Teraz podróżni mogli nocować w odrębnych wagonach przeznaczonych do tego celu, a w ciągu dnia w wagonach restauracyjnych oraz salonowych delektować się świeżo przygotowanymi potrawami czy napojami. Żeby takie dalekobieżne, szybkie pociągi mogły oferować swoje usługi maksymalnie dużej ilości zamożnych klientów, pociągi te prowadziły wagony kursowe do przeróżnych destynacji w obydwu kierunkach. Symbolem złotej ery kursowania takich pociągów było Compagnie de Lille,
czyli Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów Sypialnych, we francuskim skrócie CIWL, które założył w 1872 roku belgijski przedsiębiorca George Nagel Makers. Funkcjonowała również nazwa Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych oraz nazwa Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów Sypialnych i Wielkich Ekspresów Europejskich. Film archiwalny francuskich kolei państwowych SNCF z 1936 roku pokazuje, jak wyglądał wówczas komfort na pokładzie takich pociągów. Przy czym reguła była taka: im dalej jedzie pociąg, tym wyższy luksus na jego pokładzie. Najsłynniejsze logo spółki przedstawia dwa złote lwy w środku okrągłego napisu z nazwą firmy. Jej pociągi kursowały po całej Europie. Najsłynniejszą ofertą towarzystwa był Orient Express, kursujący między Londynem i Stambułem. W Polsce pierwszym pociągiem CIWL, który regularnie kursował do Polski, był Nord Express. Jak podaje internetowy portal www.nostalgiazaparą.pl, ekspres ten rozpoczął kursowanie jeszcze w okresie zaborów i kontynuował podróże w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Po II wojnie światowej do Polski docierał m.in. Orient Express. Pociąg Chopin prowadził wagon kursowy CIWL Warszawa-Wiedeń aż do 1992 roku. W roku 1939 zakłady Cegielskiego w Poznaniu realizowały umowę na dostawę 6 wagonów dla CIWL. Również o tym informuje bliżej portal www.nostalgiazaparą.pl. W zbiorach Warszawskiego Muzeum Kolejnictwa znajduje się jeden z nich, o numerze 4223. Wówczas wybuch II wojny światowej przerwał dostawę tych wagonów i we wrześniu 1939 roku dwa ostatnie z wyżej wymienionych wagonów pozostały niewykończone na terenie zakładów HCP. Były to wagony CIWL o numerach 4223 i 4224. Wagon 4223 po adaptacji i zmianie wystroju wnętrza został przekazany do eksploatacji dla PKP jeszcze w roku 1946. Wagon ten otrzymał polskie oznaczenia typu 26W i jako reprezentacyjny wagon salonowy PKP oznaczony został numerem 01. W latach 1947-1952 był wagonem ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta, a następnie pozostawał w dyspozycji Urzędu Rady Ministrów. Podróżowali nim ówcześni dygnitarze PRL, m.in. Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz, a także zagraniczni politycy odwiedzający Polskę. W wagonie zachowane jest oryginalne wyposażenie wnętrza z lat 40. i 50. XX wieku. W salonie można się przejrzeć w kryształowym lustrze i usiąść na skórzanych fotelach przy wielkim stole konferencyjnym. Ściany wyłożone są drewnianą boazerią i intarsjowanymi widokami polskich miast. Obok salonu znajduje się gabinet prezydenta z indywidualną toaletą i natryskiem. Oprócz tego w wagonie znajduje się jeszcze mniejszy gabinet z dostępem do natrysku i łazienki oraz 3 jednoosobowe przedziały gościnne dla osób towarzyszących wyposażone w umywalki z lustrem. Wszystkie przedziały wyposażone są w machoniowe meble i wygodne kanapy pokryte pluszem. Na końcu wagonu znajduje się przedział dla obsługi, ogólnodostępna toaleta, przedział grzewczy, a także dobrze wyposażona kuchnia z piecem węglowym. Wagon eksploatowany był jako salonowy do końca lat 70. XX wieku.
ale pojedźmy dalej naszym nowoczesnym pociągiem nocnym przez Polskę do Wiednia. Jazda jest tak przyjemna, że na razie nie chce nam się spać. Zamiast tego mamy ponownie apetyt na małe co nieco. Tym razem zamówiliśmy kanapkę bagietkę z serem i szynką. Jest świeża, wyciągnięta z lodówki i jest pyszna. No, smacznie to jest, chociaż jako bagietka bym oczekiwał, że to jest coś twardszego. Prawda? Taka bagietka normalnie ma taką twardszą warstwę. Tutaj to jest miękki chlebek, ale to dobrze, jak ktoś ma inaczej kłopoty z zębami. W każdym razie smakuje i to też jest ciekawa oferta. Krótki postój na dworcu Wrocław Główny. Widać, że nasz pociąg cieszy się powodzeniem. Pokaźna ilość podróżnych wsiada i wysiada z wagonów. W międzyczasie steward przygotował przedział do spania. Teraz zamiast krzeseł widzimy łóżko. Do Wiednia jeszcze daleko, więc dalszą część podróży zrelacjonujemy w jednym z następnych odcinków naszego magazynu. A póki co królować będzie Morfeusz. Dobrej nocy. Poznański zakład Cegielskiego, a mianowicie fabryka pojazdów szynowych FPS, nadal produkuje wagony sypialne oraz wagony osobowe. Na ostatnich targach kolejowych Trako w Gdańsku rozmawialiśmy z prezesem tej ważnej polskiej fabryki. W tym roku pokazujemy, myślę, nasz bardzo istotny produkt. Pokazujemy wózek do wagonu pasażerskiego, dostosowany do podróży z prędkością 200 km na godzinę. Jest to wózek typu 25N4. Wózek, który jest reprezentantem pewnej rodziny rozwiązania konstrukcyjnego. Dla nas bardzo ważnego, dlatego że to jest rozwiązanie, w oparciu o które chcemy sięgnąć po prędkości 230-250 km na godzinę. Dzisiaj ten wózek jeździ na wagonach PKP Intercity. Wózki z tej rodziny przejechały już ponad 50 milionów kilometrów. Stąd nasze zainteresowanie rozwojem właśnie tego rozwiązania konstrukcyjnego. Oczywiście jest to jeden z naszych produktów. Naszym podstawowym produktem jest dziś wagon pasażerski. Właśnie kończymy modernizację 90 sztuk wagonów typu 174A dla PKP Intercity. To jest wagon drugiej klasy, przedziałowy. Również postawione na wózkach typu 25N. I rozpoczęliśmy już produkcję nowych wagonów. Wagonów w oparciu o podpisane kontrakty z PKP Intercity. 81 sztuk, które będą dostarczone do roku 2022. Również rozpoczęliśmy już modernizację 10 sztuk wagonów restauracyjnych, również do tego samego przewoźnika. I jeden z najważniejszych dla nas produktów, czyli zespół trakcyjny plus,
zespół dwunapędowy, spalinowo-elektryczny, który będziemy pokazywać w roku przyszłym. Również w przyszłym roku przystąpimy już do prac homologacyjnych. No co, termin hybryda jest terminem bardzo pojemnym. Jest to pojazd, który będzie pozwalał przewoźnikowi eksploatować naszego plusa na sieci zelektryfikowanej, niezelektryfikowanej. Czyli pojazd, który będzie miał zarówno napęd spalinowy, jak i napęd elektryczny. Co do zasady, dla nas plus jest pewną platformą, w oparciu o którą będziemy chcieli budować też nowe rozwiązania w zakresie napędów, również w zakresie napędów niskoemisyjnych czy bezemisyjnych. Możecie o wodorze też? O wodorze myślę, że o wodorze myślą wszyscy. Oczywiście zastosowanie wodoru jako paliwa napędowego w pojazdach kolejowych to jest jeszcze długa historia, ponieważ jest to zarówno historia związana z opracowaniem, wdrożeniem pewnych rozwiązań dostosowanych do specyfiki ruchu kolejowego na pojeździe, ale to jest również oczywiście kwestia podaży wodoru jako gazu napędowego, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. Nasz wagon 174A jest dzisiaj wyeksponowany również na bocznicy targowej w barwach PKP Intercity. Serdecznie zapraszamy na pokład, serdecznie zapraszamy również w tym celu, żeby go ocenić. Będziemy zobowiązani, będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju informacje, również krytyczne, jeżeli chodzi o ten wagon. Cieszymy się, bo już z eksploatacji dotychczasowej blisko 70 sztuk tych wagonów w PKP Intercity. Opinie i pasażerów, i samego przewoźnika są pozytywne. Bardzo nas to motywuje. Bardzo nam pozwala również myśleć w nowy sposób na temat wagonów zgodnych z TSI, które będziemy prezentować w roku przyszłym. Właśnie. O przyszłości już powiedzieliśmy, o tym pojeździe dwunapędowym. O czym jeszcze myśli kobieta na przyszłość? Interesuje Was kontrakt na wagony dla wojska? Nie, oczywiście możemy. Wagon, mówi Pan o 8 sztukach? Tak, to jest kontrakt, który już mamy. Kontrakt na 8 sztuk wagonów dedykowanych Ministerstwu Obrony Narodowej jest już w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami umowy również powinniśmy te wagony pokazać pod koniec przyszłego roku. Więc to też jest jeden z takich obszarów z naszego punktu widzenia specjalnego nadzoru. Skoro wagon specjalny, to również specjalny nadzór nad projektem. Niemniej jednak jest to wagon dość ciekawy, ponieważ to jest wagon, który również na pokładzie będzie miał rozwiązania w zakresie zasilenia spalinowego, rozumianego jako zasilenie wszystkich obwodów pomocniczych, nieco bardziej złożony niż typowy wagon pasażerski. Ale nie jest to objęte tajemnicą, było to zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Okej, proszę mi powiedzieć, czy byliście zainteresowani również wagonami combo, tak zwanymi, dla Intercity? Jak to wygląda? Postępowanie w zakresie tych wagonów to było postępowanie realizowane w 2017 roku przez Intercity. Na tamtym etapie nie byliśmy zainteresowani konstrukcją tych wagonów. Co jeszcze? Co jeszcze masz takiego ciekawego, o czym warto wspomnieć? I tramwajowe projekty, które się. Na razie tramwaje to jest dla nas taki obszar, który odpuściliśmy sobie na rzecz pojazdów kolejowych. Skupiamy się dzisiaj na rozwiązaniach. Jeżeli chodzi o obecność FPS-u, ona się będzie głównie koncentrować na rozwiązaniach w ruchu dalekobieżnym. Oczywiście tu podstawowym produktem jest wagon pasażerski. Dążymy do tego, żeby prędkość maksymalna tych wagonów wzrastała. Dzisiaj mamy 200 km na godzinę. Być może sięgniemy po nieco wyższą prędkość. A drugim takim obszarem, drugim segmentem rozwiązań, które nas bardzo interesują, to jest ruch regionalny, aglomeracyjny. Tam przykładem tego produktu jest nasz plus, pojazd dwunapędowy. I temu obszarowi się bardzo dokładnie przyglądamy. Dzisiaj na deklarację odnośnie tego, co byśmy mogli w tym zakresie zrobić, jeszcze jest za wcześnie. Myślę, że w przyszłym roku będzie dużo lepszy kontekst i klimat do takiej rozmowy. To jest wszystko w naszym magazynie na dzisiaj. Mam nadzieję, że program był interesujący. Do następnego razu. Do widzenia.